The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. Ja musiałem troszeczkę przyciszyć. Kontynuujemy naszą podróż przez krat pełne trupów i marionetek i kiwie czego jeszcze. Oś. Serio, marionetkowy pies! Come on! Fragment słabego ergo. Nie obili mnie za bardzo, więc... Powiedzmy, że Worf. Co my tu mamy? Witamy w mieście Krat, na cześć Valentinusa, który... No, który... Położył pierwszy kamień węgielny. A jak rozumiem, ten trup to tutaj tak totalnie przypadkowo wisi, co nie? Skoro ja tak widzę, na dole przy mam rękojeści, mam jakiś... Mam nabity jeden pasek niebieski, a mam na górze nabite dwa. Okej, baśniowy kunszt. Y, użycie baśniowego kunsztu głowni, podczas gardy użycie baśniowego kunsztu rękojeści. Okej. Broń składa się ze zróżnicowanych głowni i rękojeści mających własny baśniowy kunszt. Baśniowy kunszt zużywa punkty baśni. Różne kunszty wymagają odmiennej liczby tych punktów. Aby ładować punkty baśni, atakuj broń w broń. Ładnie. Okej, kółko zębate i katalizator baśni. Okej, czyli mogę... To już poszło do składziku. Czyli ile mogę mieć maksymalnie katalizatorów baśni? 3 przy sobie. Dobra, no to użyjmy. Ile to przywraca? Jeden cały pasek niebieski. Spoko. Co jest tutaj? Echo Kratu numer 183. I oczywiście pomyliłem. Guziczki, ale to na szczęście nie będzie trudne do znalezienia. Gazety. Echo Kratu numer 163. Wielka wystawa w Kracie została przełożona. Decyzje te podjęto w celu ochrony mieszkańców, dopóki paraliżująca miasto furia marionetek nie zostanie opanowana. Specjalna grupa bada ewentualność kompletnej klęski Wielkiego Przymierza odpowiadającego za protokół kontroli nad marionetkami pracowni. W obliczu furii marionetek powodującej kolejne ofiary trudno o szybkie rozwiązania. Podczas gdy miasto szykuje się na nawrót zespołu petryfikacji, mieszkańcom poradzono w trosce o ich bezpieczeństwo pozostawanie w domach. Wielu obywateli próbuje jednak uciec poprzez dworzec krat centralny, co jedynie pogłębia chaos. Okej. A, tu jest w ogóle jeszcze coś dalszego. Dobra, czekaj. Decyzja będą furii marionetek opanowana. Niedawne wydarzenia rozpoczęły się na ulicy Rosy Izabel i pochłonęły dotąd setki ofiar, choć ich przyczyna pozostaje nieznana, liczba poszkodowanych i skala zniszczeń stale rosną. W trakcie przedłużającego się kryzysu pracownia i kompania Venigniego, największa w Kracie fabryka marionetek, ogłosiły, że zapewnią mieszkańcom niezbędne zapasy i zrobią wszystko, aby załagodzić tę sytuację. Chyba trochę średnio im to wyszło, patrząc potem co się tutaj odjanie Pawla. Dobra, działamy sobie. Potem na wszelki wypadek. To jest fajne akurat, że nawet jakby mi się to ogniwo skończyło, wystarczy po prostu odpowiednio długo poatakować przeciwników. A, dobra, nie. Jednak nie mogę tak po prostu powiedzieć. Czyli bynajmniej muszę... Okej, ładnie. Kamera. Fragment jasnego ergo. Okej, czyli to już może być pewnie warto trochę więcej. To jest nowe. 300 ergo. Okej, ale...
opis widzę jest ten sam, tylko to bardziej jaśnieje i daje więcej waluty. Czytaj, czy waluty też expa. Poskładamy. Pięknie, idealna parada. Kolejne kółko zębate. Dobra. Tutaj. To było trochę na jolo ode mnie zrobione. Dobra, na odszedł sobie trochę broń. Czemu nie? Tutaj, to jeszcze go zmienimy. O, ładnie. O, i działa cały czas. Nie muszę mieć tego chyba wyekwipowanego, tak mi się wydaje. No. No i ładnie, i pięknie, pięknie, bardzo ładnie. Przecież... nie, dobra, dobra, nie ma to odkluczonej... tyle cooldownów, co nie ma to... jakiegoś swojego czasu trwania, więc będę z tego korzystał. Jos. Więc tu idzie do mnie. Dobra, ta stalowa ręka Legionu, bym jeszcze sprawdził. Okej. Okay. Takie grzmotnięcie po prostu typa, zadając trochę obrażeń. I kto wie, być może też go stunujące. Chociaż to ciężko stwierdzić. Come on, myślę, że zrobi ten brutalny atak. Tak więc słabszego ergo. I nic. Sorry pieseł, ale spodziewałem się, że ktoś tu będzie. Także to ci nie wyszło. Ach, te beczki, które można po prostu rozwalić ładnym rolkiem. Dobra, dwie ścieżki chyba mamy, ale pójdźmy na razie tędy. Co pusto. A klasycznie od 60% wagi będzie ta. Będzie ta wolna rolka. Okej, spodziewałem się ataku, ale chyba tylko woda tak sobie zaszumiała. No dobrze. Słyszałem takie drobne stuknięcie w bębnem. Fragment jasnego ergo. Kolejny. Podoba mi się. Komunikację to w tym mieście już chyba szlak trafi. Serio? Nie mogę tego zniszczyć? Czemu? To się aż prosi o bycie zniszczone. Normalnie cięcie mieczem i to powinno się rozpaść. Dobra. O, jak miło. Atak Furii, czyli atak czerwony. Niektórzy przeciwnicy mogą przybrać czerwony odcień, a następnie wybrać silny cios zwany atakiem Furii, czytaj atakiem nieblokowalnym. Choć nie da się go uniknąć ani zablokować, zwykłą gardą możesz skontrować go gardą doskonałą. A o, a nie da się uniknąć! Czyli dlatego mnie i tak zdzielił, jak sobie umie. Dobra. O kurde, nie udało się. Trzeba. Jest! Była karta doskonała. Dobra. Jakoś to poszło. Dziad. Aż się podładuje. No proszę, widać, że ktoś odrobił lekcję, jeśli chodzi o Sekiro. Bo parowanie naprawdę jest ładne. Dobra, teraz zobaczcie ten baśniowy kunszt głowy. Aha, to jest to, co już było. Ty gnoju!
Ja się tutaj podleczyłem, a ten... On tak stoi, myślałem, że na takim monocyklu, czy nie monocyklu, na takim trycyklu małym sobie siedzi, ale on tak stał tylko. Ale to byłby w sumie ciekawy widok, nie? Pies, robopies na takim trycyklu, nie? Teraz podładujmy się. To było ładne połączenie ataków. Dobra, tutaj póki co cisza, a co mnie się bardzo, bardzo podoba. I dobra, jesteśmy w tym punkcie. Narzędzie do awaryjnych napraw Wenigniego. Czy Wenigiego? Nie wiem, czy to Enzniemy, czy nie. Załóżmy, że nie. Zostawiam przy Wenignim. Dobra, to będzie co? Jednorazowy to jest. Natychmiast przywraca wytrzymałość broni. Podręczne narzędzie napraw skonstruowane przez Wenigniego. Dobra, nie, zostanę przy Wenignim. Jakoś lepiej to brzmi. Przez Wenignego. Natychmiastowo odnawia wytrzymałość broni. Narzędzie do awaryjnych napraw, które Wenigni stworzył, aby wesprzeć tropicieli. Niestety zakład, w którym je produkowano, uległ zniszczeniu podczas ataku marionetek. Stały się więc rzadko spotykane. Okej, czy to jest pewnie po prostu możliwość, żeby nie musieć wykupywać sobie u jakiegoś merchanta naprawy, tylko... To mogę sobie tak po prostu naprawić, jak będę chciał. Dobra, to jest spoko z tym ładowaniem w trakcie walki. Zacznę sobie słabsi przeciwnicy właśnie. Boże, podstawowy błąd Souls-like'ów, nie oznaczanie przeciwników. Katalizator właśnie kolejny. Dobra, dziabnimy sobie w sumie kolejny może. Górny pas tylko przypiszemy. Cyk. No i dobra. Tu nie przejdę. Ja gdzie idę teraz? Mamy jakiś cyrk. Jest skrót, to mi się podoba. Dobra, ale dokąd to jest skrót? A, dotąd, dobra. Czyli proszę, nawet dobrze, że od razu poszedłem w tamtą stronę, bo był tylko skrót, czyli... Tylko bym zmarnował... Czy dobra, bo poniekąd bym zmarnował czas, bo i tak bym zauważył skrót i bym sobie odpuścił. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. So please, be careful. Oho, chyba szykuje się pierwsza walka z bossem, coś mi się wydaje. Napraw Stargazer. Dobra. Stargazer aktywowany. Uść! O, a, czekaj. Aaa, dobra, to jest do ćwiczenia parowania, widzę. To w ogóle mi nie bije obrazy. Fajnie akurat. Czy wiecie, jak to sklepie do zera, czy coś z tego wypadnie? A, nie, dobra, to się regeneruje od razu. Tyle dobrego akurat. Okej, tu mam chyba pierwszego merchanta. To pogadajmy. Tylko z tego co widzę, to jest człowiek, a nie marionetka. Hello there! Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone.
Dobra, mam prawie 1500. A ile mam tutaj? 400? 1600 mam jeszcze w przedmiotach. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Okej, co mogę kupić? Rzucane ogniwo. Bateria o dużej mocy nakładająca się do rzucenia. Zadaje obrażenia od elektryczności na trafionym obszarze. Kiedy rozpoczęła się furia marynetek, mieszkańcy zaczęli w desperacji budować broń, aby móc stawiać im opór. Opracowali wiele rodzajów broni miotanej. Doskonale sprawdzała się ona przeciw kroczącym kulim przeciwnikom. Ścierniwo elektryczności. Tymczasowo nakłada elektryczność na broń. Okej, czyli taki bladbornowy papier pioruna, z tego co wiem. Jakby co wiem, to tylko dlatego, że oglądałem serię Usarja i ich lore u Balmora House. Jak wspomniałem w poprzednim materiale, Bloodborne'a nigdy jeszcze nie grałem, choć mam zamiar. Specjalne ścierniwo wykonane poprzez wymierzanie pyłu w metali elektryzujących. Tymczasowo nadaje broni atrybut elektryczności. Mądrzy tropiciele gotowi są stawić czoła każdej nieoczekiwanej zmiennej, jaka pojawi się w walce. Ścierniwa to kolejna broń, która może odmienić oblicze już i tak niezwykle niestałego pola bitwy. Okej. Okay. Głownia i rękojeść szabli marionetek. Przełącz widok. A, to jest tak osobno. Zwiększa atak. Burza cięć. Czekaj, ja już tego nie mam, aby? No mam. Ale zobaczmy opis. Głownia. Szabli stworzona z przerobionej broni marynetki żołnierza. Lekko wygięte ostrze jest zaskakująco stabilne. Powiadają, że marynetki nie ronią łez, bo nie posiadają dusz, które mogłyby je gromadzić. Gdyby posiadały duszę, miałyby gdzieś pomiędzy łzy i kłamstwa. Boże, miałyby gdzie pomieścić łzy i kłamstwa. I rękojeść, produkowana w pracowni, ma ze sobą wiele starć, plamy krwi i smaru zlały się w jedność i są już nie do odróżnienia. Czerwona plama wyblakła do tego stopnia, że nie da się odróżnić smaru od krwi. Niekończąca się walka odeszła w przeszłość, pozostawiając za sobą tylko skąpany w czerwieni świat. Okej. Rapier zimy i wielkiego miecza przeznaczenia. Okej, to są chyba te początkowe po prostu, to co już mogłem mieć. I to mam chyba teraz, więc z chęcią sobie tę rękojeść tę i tę wykupię, bo to wydaje mi się, że mam, nawet to sprawdzę. Szabla marionetek. O, mogę też coś sprzedać. No ale nie bardzo mam... Przecież nie, w sumie mogę to sprzedać, bo w ogóle z tego nie korzystam. Więc sprzedajmy mam wszystko. O, to jest dość fajne. Gdy mogę o, to jest naprawdę ciekawe. Mogę sprzedać mu to za dokładnie tyle samo, ile z tego dostanę. To jest bardzo fajne. Bronie i części obronne to jest ta prosta. Ja mam lekko, więc prosta. Out. Oczywiście jest ledwo co warto, ale... Lepszy ryc niż nic, jak to powiadali. Zobaczmy. Głównia szabli marionetek. Tak, to jest to, co miałem. Tam było. Zobaczmy. Głownia wielkiego miecza. Wytrzymałość spada, obciążenie jest większe, ale obrażenia są też większe. I... O, i stopień redukcji obrażeń jest też większy. Okej, okay. A tutaj... Rapier zimy widzę... jest na lżejszy, ale cała reszta widzę idzie na minus. Włączone cięcie i obrona absolutna, albo burza pchnięć. Okej. Okay. Parowanie gardą, obrona absolutna. Dobra, wiecie co? Wypróbujmy ten mieczyk. Zobaczmy jeszcze, jakbym chciał wpakować sobie drugi, na przykład ten rapier. No już niestety jestem przeciążony, więc odpuśćmy. A tak, tego nie mogę zmieniać tak po prostu. Amuletu nie zdobyłem żadnego, a reszta jest też bez znaczenia. Dobra, no chcę to... A czekaj, też muszę to tak przerobić? Może? A zmiany, zobaczmy opis tego. Głowia wielkiego miecza stworzona poprzez przerobienie broni marynetki żołnierza.
kiedy jest używana jako bagnet, jej nietypowy kształt sprawia, że nie blokuje toru lotu pocisku. Tropiciele, którzy przetrwali spotkanie ze śmiercią, potrafią dostrzec sznurki ofiar. Sznurkami tymi są lepkie sieci obsesji, które ponoć są tym wyraźniejsze, im silniejsza jest marionetka. I rękojeść wykonana przez pracownię jest solidna, gdyż została wykonana z wykorzystaniem specjalnych technik pracowni. Pracownia wezwała czyścicieli, aby zmierzyć się z bezprecedensowym kryzysem. Dowiedli swojej reputacji, pożerając potwory, lecz sami również się nimi stali. Okej, no będzie intrygująca pobiegać teraz z takim meczem. Ale zanim będziemy szli gdziekolwiek dalej... Dobra, 900. Powinno mi chyba stykać na jeden level, tak mi się wydaje. Dokładnie. Więc podbijmy jeszcze witalność. Czemu to nie? Dobra. Gdzie teraz? W lewo czy w prawo? Najpierw w lewo. No i bardzo dobrze, bo tu jest ślepy zaułek. Przedstawiamy marionetkę paradną. Tutaj pojawi się straszliwa marionetka, która tchnie życie w paradę. Oto i Tambur Major, niezwykły model paradnej marionetki z pracowni, powstały dla uczczenia wielkiej wystawy. Dzień dobry, jestem Tambur Majorem, lubię śpiewać i maszerować z ludźmi. Tambur Major ma następujące funkcje. 16 radosnych piosenek, pogodny śmiech i 54 zwroty związane z paradami. Festynowe tańce do zabawienia dzieci, zdolność udźwignięcia na ramionach 6 mężczyzn. No to krzepę ma. Czy raczej dobrze jest skonstruowany, skoro się nie rozwala od czegoś takiego. Temu Tambur Majorowi nadano takie gabarety na cześć wielkiej wystawy. Poznacie jego urok w przededniu zbliżającej się imprezy. No to już chyba wiemy, kto będzie bossem. Kojarzy mi się taka nazwa, Tambur Major. Tylko nie wiem, czy to była nazwa bossa. A propos tego demka właśnie, który odgrywał sobie demo. Oj tak, to będzie to, jak nic. Po co go mu zwilicę, nie? Klucz? Nie, wywal po prostu dziurę większą niż ty. Ja, to jest ten boss. Elfu, jakie mogada! Kurde, unik w typie! Garda, 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 garda! Kill? To mi się totalnie nie udało. Dobrze, perfekt karna. Dobrze. Jasny pink. Dobrze. Nie wiem, że to się udało. Dawaj, kroimy go. I ładujemy. Robi. A, kurwa, są łeb. Okej. Okay. Perfect garda, to mi się podoba. Łapą, łapą go! Padł? Padł! Nice! Za pierwszym podejściem! No!
Mamy go! Kryształ Ergo, Tambur Majora i kwarc. Pięknie, za pierwszym podejściem rozwalony boss. To lubię. Dobra, zobaczmy jak działa. Okej, bo to chyba. Tak, to jest ta obrona, tylko nie bardzo wiem co to ma dawać. Ale kurde, udało się. Nie widzę kolejnego Stargazera, co mnie trochę martwi. Chociaż w sumie był Stargazer zaraz przed wejściem, więc może nie powinno. Dobra, kolejny katalizator. Użyjmy od razu tak. Dwa. Jak mam zbierać średnio co trzy takie znajdźki, no to że warto mieć zużyte. Słowy fragment Ergo. Dobra, jest taki względny spokój, więc sprawdźmy sobie przedmioty. To nie. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tutaj mamy kwarc. Część aktywująca zdolność napędu P. Drobny kolorowy fragment Ergo aktywuje zdolność specjalną po umieszczeniu w napędzie P. Istnieje specjalny rodzaj Erga o innym kolorze i wibracji. Pracownik wykorzystuje ten klejno do rozbudzania w marionetkach rozmaitych zdolności. Okej. Okay. Ale to jest po prostu do upgrade'ów, jak rozumiem, bo to jest klasyfikowane jako materiał. I rzadkie Ergo za 5000. Kryształ Ergo Tambur Majora. Ergo pozyskane od Tambur Majora emanuje olbrzymią mocą. Tak rzadkie Ergo może zainteresować łowcę skarbów. Choć cała publiczność zniknęła w kałuży krwi, Tambur Major był zadowolony. Dopóki żyje król, przedstawienie musi trwać. Okej. Kim jest ten król w takim razie? Hotel Krat, największy luksus, jakiego kiedykolwiek doświadczysz. Zasługujesz na niezapomniany dzień. Dobra. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. No, w sumie Lies of P. A jesteśmy właśnie Pinokiem, czyli faktycznie musimy kłamać w niektórych przypadkach. Słowy fragment Ergo. Nie powiem, fajnie się to potoczyło. Tam jeszcze coś mamy. Zanim wejdziemy do hotelu, to się tutaj z chęcią rozejrzę. Ale to jest chyba ostatni przedmiot. Tak jest. Księżycowy kamień Nowiu. Okay. Kolejny chyba przedmiot do upgrade'owania. Do ulepszenia głowni tym razem. Ulepsza głównie broni zwykłej do plus 3. Rzadki materiał ulepszający, który można zdobyć w różnych rejonach kratu. Ulepsza głównie pospolitej broni. Księżycowy kamień nie pochodził z tego świata, był jednak optymalnym spośród ulepszających materiałów. Popadłszy w pośpiech, technicy jęli wykorzystywać kamień do usprawnienia oręża, nie pochylając się nad dogłębnymi jego badaniami. No, trochę błąd, jeśli ma być szczery, no ale dobra. Dla testu. Powiedzmy, że jesteśmy marionetą. Puppets are a constant source of trouble. The hotel forbids all outside puppets. Please leave the premises. Okej, okay. A mogę jeszcze raz? Welcome to the sanctuary of the Grand. Who are you? Mogę. Dobra, i teraz powiedzmy, że jesteśmy człowiekiem, czyli skłamiemy. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to Hotel Krat. Twoje sprężyny reagują.
To jest dość ciekawe, bo skoro Pinokio jest marionetką, a marionetki nie potrafią kłamać, to czy to znaczy, że im częściej Pinokio będzie kłamał, tym bardziej ludzki się stanie? Zajebiście jest pisane to logo. Pierwsze znalezienie Ergo. To chyba Geppetto testuje to na marionetkach. To są produkcje marionetek. Teresa w kracie. Marionetki pracują ze mną strażni. Nagle wszystkie marionetki dostały świra. I rozpoczęła się rzeź. Kurde, nie zauważyłem, że ten tambur major miał tam zwłoki w tym koszu. Jak rozumiem, było takie wprowadzenie troszeczkę do lore, tak? Bo to jest większe takie moje gdybanie po prostu, a propos co się działo. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers, but we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Okej, okay. Możesz awansować u Sofii przy pomocy Ergo. Kiedy awansujesz, poprawiasz swoje statystyki. Czyli mamy taką naszą strażniczkę ogniska, chociaż widzę, że da się też normalnie przy ognichu awansować. Nie trzeba się do niej wracać. Chyba, że teraz po prostu to zostało zablokowane i już muszę się do niej wracać, żeby cokolwiek upgrade'ować. Dobra, dwa punkciki. Dobra, my się troszeczkę w potencjał podpakujemy, żeby mieć większy udźwig. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Zegarek faz księżyca. Okej. Okay. A rozumiem, Gemini to jest ten świerszcz, tak? Bo wątpię, że chodzi o jakąś moc w Stargazerze.
Okej, to jest jakaś marionetka. Welcome to Hotel Krat. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Okej. Okay. Mogę kupić kółko zębate, zbiornik Legionu albo katalizator baśni za 400, człowieku. Czy przepraszam, marionetko. Recepcjonisto. Nie denerwuj mnie. Okej. Okay. Polimerowa wkładka aktywująca konkretną zdolność ręki Legionu. Można ją zamontować w ręce Legionu, by błyskawicznie naładować Legion. Polimerowe kule używane w rękach Legionu opracowano we współpracy z Wyturią Venigiego. Po umieszczeniu w rękach dochodzi w nich do reakcji chemicznej, wskutek której zmieniają się w nośniki różnych sił, jak ogień, elektryczność czy kwas. Okej, okay, ale to jest jednorazówka. Czyli rozumiem, będę mógł dzięki temu ulepszyć łapę, żeby mogła na przykład bić kwasem albo piorunami, czy teraz ja coś nadinterpretowałem? Nadinterpretuję, właściwie powinienem powiedzieć. To jest babka, z którą możemy pogadać, spoko. W sumie zróbmy to, czemu nie. Dole, a coś tu mamy. Coś do poczytania? Przewodnik Venigiego po atrakcjach Kratu. No i za późno wcisnąłem. Zobaczmy. Hotel Krat to jeden z najbardziej upiornych i tajemniczych budynków w mieście. Według legendy ten zamek na uboczu został zbudowany przez arystokratkę praktykującą pewną formę okultyzmu. Po tym jak świetliste drzewo zesłało mu objawienie. Arystokratę. Przez pewien czas mieścił się tam zakład dla nerwowochorych, którego niektórzy pacjenci doznawali halucynacji. Nie zachowały się jednak z tego czasu żadne zapiski, wszystkie strawił potężny pożar. Przede wszystkim położenie głęboko pod ziemią jedynie wzmaga plotki. Niektórzy twierdzą nawet, że jest połączone z nieokiem znanym piekłem. Teraz pogłoski służą tylko budowaniu powabu hotelu Krat, odnowionego zgodnie z najnowszą modą. Teraz, gdy przy okazji wielkiej wystawy podniosła się wieść o nawiedzonym hotelu, napływają do niego kolejni goście. Poniżej znajduje się komentarz właścicielki hotelu pani Antoni. Nawiedzony hotel? Słyszałam to już tyle razy, że aż to pamiętać trudno. Na szczęście nasi goście są mężni jak lwy, więc to żaden problem. Ocena 4 na 5. Upiorny i tajemniczy, najlepszy hotel w Kracie. Reporter Medoro, przewodnik, powstał przy wsparciu kompanii Venigiego, przyjaciela miasta. Okej. Okay. Babka widzę, musi mieć krew chyba tłoczoną. Jak sądzicie, matka, czy to ona tylko młodsza? Ja strzelam to drugie. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. Co się w twarz stał? I'm Antonio. And this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. And he never came back. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh,
I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Pokaż ubrania i czyjeś wspomnienie. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Nowy gest. Nie, tutaj torba. I zanim też ten zegarek sprawdziłem, bo też chciałem to zobaczyć, ale się rozproszyłem. A jeszcze właśnie, tą rękę mogę przejść. Stalowa ręka, stworzone z metalu części lewej ręki, pozwalają zadawać silne ciosy pięścią. Elementy lewej ręki są wykonane z niebywałą dbałością, nie odznaczają się szczególną mocą. Znajduje się na nich niewyraźnie wygrawerowane nazwisko Geppetta. Tej ręki Legionu nie można zmodyfikować! Okej, okay, czyli to jest stała po prostu ręka, którą mogę mieć. Good to know. Czyjeś wspomnienie. Mundurek prestiżowej dystyngowanej szkoły z internatem był już uprzednio noszony. Mundurek słynnej krackiej szkoły z internatem na eleganckiej broszy wyryto inicjał M. Jak to wygląda? No, w sumie nie tak źle. Nawet podobnie do tego. Choć nie powiem, to mi się podoba bardziej. Dobra, akcesorium. Mogę mieć co? Mieć taki kapelusik albo mogę mieć maskę tego tambur majora, ale chyba sobie odpuszczę. Jak już mam takie ubranko, no to może bez tych okularków, bo okularki już lepiej pasują do tego, co miałem. Dobra, czy tu będzie? Jest zegarek. Zegarek faz księżyca. Przenieś się do hotelu lub ostatniego Stargazeru. Okej, czyli taka kość wiodąca do domu. Albo piórko, bo to chyba jest nieskończone. Czyli takie piórko z Dark Souls 2. Kieszonkowy zegarek od Sophie. Tkwiąca w nim moc przywracał używającego do ostatniego odwiedzonego Stargazeru lub do hotelu. Przesycony mistyczną mocą zegarek kieszonkowy. Jego moc pozwala chłopcu cofnąć się do czasu, kiedy był w szczytowej formie. Dobra. I tutaj to jest tyle, ale mamy jeszcze gest. Pokaż ubrania. To, nie tu. Nie, out. To może być zamiast tego. Chociaż myślę, że usiąść też tu możemy. To bym stąd wyrzucił, bo jest mi zbędne. Dolny pas, trzeba coś sobie tutaj wstawić. W sumie możemy ten zegarek tutaj dać. Czemu by nie? A na górny... No, górny może niech zostanie tak, jak jest. Chyba 43 minuty, może więcej nawet, kto wie. Dobra, czy Sofia powie coś jeszcze? I'll use my power to help you. Okej. Okay. Czym jest Ergo? Ergo is the miracle that made Kraut prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Kraut wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Okay. A lampa monadów? In the folklore of Kraut, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Okay. Czyli co, będę mógł sobie budować jakąś więź z naszym kolegą świerszczem? Z naszym sumieniem, tak naprawdę? Bo każdy, kto zna baśnie o Pinokiu, ten wie, że świerszcz był swego rodzaju głosem sumienia naszej marionetki. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow! You should take this. Geppetto left it with me. To, czyli co, ten topór? Okej, okay. Mamy hak. Ręce Legionu.
Ręka Legionu to specjalny sprzęt dla lewej ręki bohatera. Każda ręka Legionu dysponuje innymi zdolnościami bojowymi. Można ją zmodyfikować na przeróżne sposoby. Modyfikacji można dokonać przy użyciu maszyny rzemieślniczej Venigiego. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Ulepsz broń, przerób rękojeść, pogadamy. O Stargazerach. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Okej. Okay. Ulepsz broń. Jeśli dysponujesz księżycowym kamieniem, Eugenie może ci pomóc w ulepszeniu głowni broni. Spowoduje to wzrost siły ataku oręża. Niektóre głownie można ulepszyć wyłącznie przy pomocy specjalnych księżycowych kamieni. Okej, okay, na razie myślę, że nie będę ulepszał. Jeszcze nie wiem, czy nie znajdę czegoś lepszego. A rękojeść. Możesz przenosić Eugenie korby do przeróbek rękojeści broni. Właściwości danej rękojeści podnoszą się w oparciu o domyślne zdolności bohatera. Możesz jednorazowo zmienić te właściwości i ich poziom za pomocą przeróbki. Da się też zresetować rękojeść za pomocą zrównoważonej korby. Okej. Okay. Korba motoryki, techniki, zaawansowania i zrównoważenia. Okej, okay, widzę, że najlepiej to chyba jest wziąć korbę, czy wziąć zaawansowanie, bo ogólnie mi to podbija, w sensie w tej broni, podbija mi to zaawansowanie, czy w ogóle daje mi to zaawansowanie, a poza tym nic nie spada. W tej drugiej. O, w tej drugiej technika idzie na A, tutaj. Tej szabli marionetek. Tutaj w szabli też widzę. Byłoby chyba najlepiej dać sobie po prostu zaawansowanie. A nie! Motoryka byłaby lepsza, bo tu motoryka na A jest od razu podbijana. Ta motoryka chyba zwiększała obrażenia, tak mi się wydaje. Chociaż nie. Chodziło obrażenia o 2 punkty są obniżone. Chociaż może... Czekaj, motoryka to może nie chodziło o poruszanie się? Nose. Musiałbym czeknąć. Ułożyłam tu wszystko zgodnie z zasadami, więc niczego nie przestawiaj. Eugenie. Okej. Okay. Kot. I albo ten se śpi w otoczeniu posążków, albo to też jest posążek. Who knows. Dobra, ej, trochę mnie ta łapa intryguje. Okej. Czy ten sznurek będzie działał tak samo jak kotwiczka w Sekiro? Pomyślności wszystkim gościom, odpoczynku wszystkim podróżnikom, błogosławieństwa wszystkim podróżnym? Przyjaciołom. Okej. W sensie, no, jak było podróżnikom, to jak byłoby potem podróżnym, no to byłoby trochę dziwne. Dobra, ręka Legionu. Sznurek marionetki. Ręka Legionu, która jest w stanie wypuszczać z siebie drut. Można owinąć nim przeciwnika, a następnie przyciągnąć go do siebie lub siebie do niego. Okej, okay, czyli tak troszeczkę Sekiro.
Tropiciele opracowali narzędzie zwiększające ich mobilność w starciach z marionetkami. Przewód błyskawicznie skraca dystans między atakującym a wrogiem, lecz nie gwarantuje potem żadnego bezpieczeństwa. Okej, sznurek marionetki. A i to jest defaultowy, jak rozumiem. Czy to jest po prostu to, co mam teraz? Potem mam śledzenie. Unikanie. I łączenie ataku. Ataku łączonego, no ale. No póki co nie mogę tego ulepszyć, więc zobaczmy. A i patrzcie, teraz się regeneruje, widzę ten sznurek. Dobra, podejrzewam, że taką marionetkę pewnie by przyciągnęło do mnie. Tylko po prostu przez to, że to stoi w miejscu, no to... Gra nie reaguje totalnie. Dobra. Hotel pozwiedzany. Łapa nowa otrzymana. Mnie się to bardzo podoba. Tu mogę zmienić rękę. Dobra. Sznurek. Zmiana na stalowa ręka. Okej, technika tutaj jest duża. Nie no, ja bym tam sobie potestował sobie tą rączkę z wielką chęcią. Zobaczmy, chciał się teleportować. Możesz się przenosić pomiędzy Stargazerami. Aby podróżować do danego Stargazeru, należy go najpierw aktywować. Stargazery w obszarach, z którymi wiąże się jakieś zdarzenie, będą oznaczone podpowiedzią. Okej, tutaj jest pusto. To pytanie, gdzie... A, dobra. Tędy mam pewnie iść, ale tędy udamy się dopiero w następnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na koniec zobaczymy sobie jeszcze ten nowy gest. Ok, po prostu sprawdzamy sobie nasze wzięgo. Dobra, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!